Właśnie tak się coś dziwię, bo tu zawody są w Zakopanem, a sędziowie chyba dalej z Wisły na tych metrach mu dodają. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No to powiedz coś od siebie, tak żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Od siebie? Co mam powiedzieć? Dobry wieczór Państwu. Słucham pytań. No jak było? Jak oceniasz swój dzisiejszy występ? No bo trzeba było się troszkę namęczyć, żeby wskoczyć na to podium Mistrzostw Polski. Zgadza się, trzeba było popracować, no ale, że tak powiem, dziadki się obroniły, jest okej. Okay. Ja się cieszę z tego, że na tym podium finalnie wylądowałem. Po pierwszej serii było troszeczkę za. Także no myślę, że to jest fajne takie zakończenie tego letniego sezonu. Sprawdzenie się w tym ostatnim etapie przygotowań. Myślę, że wyszło to okej. Okay. No właśnie, w jakim punkcie tych przygotowań do nowego sezonu się czujesz w tej chwili? Tak się czuję, że to jest chyba 3 tygodnie do rozpoczęcia. Mniej więcej. Jeżeli chodzi o mnie, myślę, że to jest wszystko na swoich torach. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, mamy jeszcze troszeczkę skakania też do rozpoczęcia tego sezonu zimowego. No i to jest ten czas, żeby to wszystko, czego się uczyliśmy, co doskonaliśmy latem, żeby to pospinać do kupy po prostu i żeby to zaczęło tak fajnie funkcjonować, wszystkie elementy razem, a nie tylko gdzieś tam każdy z osobna. I no myślę, że to jest taki w porządku etap. No te zawody dzisiejsze pokazują, że walczyć dalej potrafię. No a ten czas, który nam został, myślę, że jest w zupełności wystarczający do tego, żeby to poskładać do kupy i żeby już takim fajnym czuciem, z fajną energią wejść właśnie w ten sezon zimowy. Oj, to będzie kluczowe, żeby jeszcze do niego troszeczkę odpocząć, bo na razie nazorają trochę. Ale Piotrek ci zabrał dzisiaj odebrał ten tytuł, był nie do pokonania? Właśnie tak się coś dziwię, bo tu zawody są w Zakopanem, a sędziowie chyba dalej z Wisły na tych metrach mu dodają. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. To jakieś zażalenie chyba trzeba będzie napisać. Dawid, to są skoki zimowe, czy jeszcze letnie, zważywszy na tory? Bo pamiętam kiedyś, ważne, żeby skoczyć na śniegu przed Pucharem Świata, teraz tego już nie ma. Ja już tu usłyszałem dzisiaj gdzieś takie określenie, że to zawody takie trochę hybrydowe, bo jednak tory lodowe mamy. Ale tak jak mówisz, w tej chwili sytuacja się o tyle zmieniła, że no, skocznie są już na takim etapie przygotowanym, już mamy tory lodowe, które są, że tak powiem, konstrukcyjnie zrobione, a nie wycinane z desek, tak jak w dawnych czasach. Spady są robione ratrakami, które działają na GPS, jest wszystko równiutko, więc no tutaj nie ma zaskoczeń i ten pierwszy skok zimowy można oddać tak samo, jak się kończy lato. No właśnie w tych dawniejszych czasach no to było istotne, żeby do tego śniegu się troszeczkę przyzwyczaić, bo on wtedy był zawsze inny. W tej chwili ta infrastruktura, którą mamy chociażby tutaj w Zakopanem, no pozwala nam na to, że skaczemy na obiekcie praktycznie zawsze idealnie przygotowanym i tak samo jest, kiedy jedziemy na Puchar Świata, więc to nie robi takiego problemu, już nie trzeba jeździć na koło podbiegunowe, żeby oddać trochę skoków na śniegu. Ta młodzież atakuje, wspomniałeś o tym, dziadki się obroniły. Kurczę, chyba nie spodziewaliście się aż takiego frontalnego ataku. No tak, było troszeczkę zdziwko, ale to bardzo fajnie, że mogliśmy sobie tak powalczyć i to też cieszy, że młodzi zawodnicy gdzieś tam no, deptają nam po piętach. To nas na pewno też motywuje do pracy. Co prawda mogliby nam deptać gdzieś tam od wiosny już, to może by to teraz inaczej wyglądało. A tu nam podeptali na zakończenie sezonu letniego i no, trzeba, że tak powiem, się pilnować. Wysyłają mocny sygnał przed zimą. Ja im życzę tego, żeby sobie to, co pokazali dzisiaj, to, co sobie wypracowali, żeby tą pracę kontynuowali i mam nadzieję, że też się spotkamy na tych arenach międzynarodowych i tam też będą nas tam gryźć po piętach. Wy pewnie przyzwyczajeni jesteście do tych nazwisk i znacie tych chłopaków, bo zdarza wam się razem trenować, natomiast nie jeden, jak popatrzy i zobaczy nazwisko Habda, Zioniak, to będzie zaskoczony. No myślę, że tak, chociaż w części przypadków pewnie i my będziemy mieli problem, bo jednak
No będąc w tej kadrze narodowej trochę jesteśmy odizolowani od tych klubów i nie trenujemy ze sobą aż tak często, żeby się tak dobrze znać. No ale wiadomo, że gdzieś tam się widujemy na zawodach, czy to przy okazji Mistrzostw Polski, czy przy okazji zawodów innej rangi, kiedy my jesteśmy chociażby na trybunach i kibicujemy, więc no fajnie, że to idzie w tą stronę po prostu.